Bogdan Mazurkiewicz. Witam Państwa w programie z telewizyjnej Taśmoteki. Klucz sukcesu to dolnośląska nagroda przyznawana firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym. Już wielu Bolesławian zostało nim uhonorowanych. Zobaczmy, kto tego dostąpił 19 lat temu. Kapituła, w której skład wchodzą m.in. wiceprezydent Wrocławia, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, prezes Polskiego Radia Wrocław, szefowa Karkonoskiej Agencji Promocji i Turystyki, przedstawiciele środowisk gospodarczych, w tym prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego, postanowiła nominować 45 kandydatów, w tym 10 z województwa jeleniogórskiego. Aż 4 z nich to kandydaci z Bolesławca. Proszę Państwa, wielokrotnie jako dziennikarz obserwowałam różnego tego typu inicjatywy i zawsze zastanawiałam się, na ile rozdawane pasy, hasła Teraz Polska są sprawiedliwe. Mogę Państwa zapewnić, bo śledziliśmy to jako dziennikarze, że skład kapituły i cała procedura postępowania jest tutaj na najwyższym profesjonalnym poziomie i świetnie robimy na przyszłość. 14 czerwca w Teatrze Wielkim we Wrocławiu nastąpiło wręczenie dolnośląskich kluczy sukcesu. Stowarzyszenie powstało nie po to, żeby zastępować istniejące instytucje, aby zastępować promocję tych instytucji, ale po to, aby ta promocja Dolnego Śląska miała charakter pełny, kompleksowy i była widoczna na zewnątrz. W nowej Europie musimy się znaleźć na nowych zasadach, mając nawet dobry produkt, bez promocji tego sprzedać nie możemy. Dolnośląski klucz sukcesu przyznano w 7 kategoriach podstawowych, podzielonych na podkategorie. W sumie kapituła przyznała 12 kluczy. Największą osobowością w promocji regionu został ksiądz Henryk kardynał Gulbinowicz, metropolita wrocławski. Oby mi się udało, proszę Państwa, tym kluczem otwierać najbardziej niełatwe zamki i pomagać ludziom, na ile tylko starczy sił, zdrowia. Wysokość obiecenia. Mam piękne przemówienie, ale odłożymy to na następny rok. Najgospodarniejszą gminą wiejską została gmina Kobierzyce, wiejsko-miejską gmina Lądek-Zdrój, a miejską gmina Jawor. Kapituła wyróżniła najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze z kapitałem polskim i zagranicznym. W tych kategoriach laureatami zostali Centrostal Wrocław i Bart Lena, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wilkowa. Najlepszą instytucją kultury okrzyknięto Wrocławski Teatr K2. W kategoriach firm produkcyjnych zwyciężyły legnickie Elpo i jeleniogórskie Fromaco. Laureatką wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii organizator imprezy masowej została Krystyna Juszkiewicz, organizatorka Bluesa nad Bobrem. Dziękuję serdecznie kapitule za tak zaszczytne wyróżnienie. Dziękuję tym, którzy zauważyli nasze działania. Dziękuję Janie i Wojtkowi, którzy wspierają mnie w tych działaniach. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspomagają. Dziękuję sponsorom, dziennikarzom, muzykom, wykładowcom warsztatów, uczestnikom i publiczności. To dzięki Wam Bolesławiecki Blues nad Bobrem słynie z dobrej muzyki, sympatycznej atmosfery, ludzkiej życzliwości. I za to Wam serdecznie dziękuję. To jest nasz wspólny klucz. Dziękuję pięknie. Drugim laureatem z Bolesławca został Stanisław Kuduk. Otrzymał on swój klucz w kategorii najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej zatrudniającej do 25 osób. Dodać, że jest to dość dla mnie wzruszające, o wiele się mikrofon, dlatego my jako rolnicy dopiero jesteśmy właściwie zauważeni od niedawna, nie? I tego chciałem jeszcze raz podziękować. Oprócz wręczenia kluczy laureatom, kapituła przyznała też wyróżnienia nominantom. Tak więc z Bolesławca wyróżniono również Ryszarda Rulińskiego i przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Stalbet. W
piątek 20 czerwca zakończył się rok szkolny. W bolesławieckich szkołach podstawowych zakończyło go 5700 uczniów. W tym 770 uczniów klas ósmych opuściło szkoły, łącznie 29 klas. Tymczasem we wrześniu nowy rok szkolny rozpocznie 21 klas pierwszych. Najwyższą średnią w Bolesławcu 5,7 osiągnęły dwie uczennice ze szkoły nr 10, Beata Bandrów i Anna Łuczak. Bolesławieckie podstawówki mają swoich laureatów w licznych konkursach wojewódzkich, w tym m.in. pierwsze miejsce Marcina Troski z jedynki w wojewódzkim konkursie matematycznym i pierwsze miejsca Edyty Kiełbowicz i Kamili Igra z dziewiątki w wojewódzkim turnieju wiedzy o sztuce. Pominąć nie można również osiągnięć sportowych. Pierwszego miejsca w mistrzostwach województwa w mini koszykówce dziewcząt z jedynki, pierwszego miejsca w wojewódzkich zawodach pływackich chłopców z dwójki, zwycięstwa dziewcząt z trójki w wojewódzkim finale mini siatkówki, a dziewcząt z dziesiątki w piłce koszykowej i ręcznej. W czasie 2 miesięcy wakacji wypoczywać będzie 350 nauczycieli ze szkół podstawowych. W tym czasie we wszystkich szkołach przeprowadzone zostaną remonty, głównie obejmą dachy, sanitariaty i pomieszczenia lekcyjne. Ogółem na remonty w szkołach i przedszkolach w 1997 roku przeznaczono kwotę 500 tysięcy złotych. A teraz obiecana już wcześniej druga część reportażu o Wojtku Szajwaju i jego muzycznej pasji. Z katami wśród pól i z mlekiem na stół, z żelazkiem co duszę ma. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki znam. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał w polu czas. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa rwać, w glinianym piecu upiec chleb. Prawdziwa ta wieś, zielona, pachnąca lnem, z ulami wśród łąk, z garkami co sną, na płotach do góry dnem. Z katami wśród pól, z mlekiem na strój, z żelazkiem co duszę ma. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki znam. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie trzeba rwać. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz. Tyle lat pracy, wspólnie razem pisanie piosenek. Pisałem prawie 50% materiału muzycznego do tego zespołu. Miałem swoje miejsce w tym zespole, także nie byłem tylko wypełnieniem tego zespołu, ale byłem także atrakcją tego zespołu. Ale jak wiecie, życie zmusza do pewnych, w pewnym okresie czasu, do pewnych przemyśleń i podsumowując te sobie te swoje 8 lat doświadczeń, doszedłem do wniosku, że taka stagnacja w tym zespole, znaczy już by po prostu zaczął się dusić. Finanse nie były tak najlepsze. Było to tylko w formie przeżycia z miesiąca na miesiąc spokojnego życia, ale tylko tyle, nic więcej. Mnóstwo wyjazdów, nie bycia mnie w domu przy moich chłopakach czy przy mojej żonie. I tak coraz bardziej brak, żeby nikogo nie urazić, satysfakcji z tej mojej muzyki, z tego mojego życia w tym zespole. Gram dalej, założyłem sobie nowy zespół, tam spełniam swoje nowe marzenia. Bardzo dobry zresztą, bo gra ze mną Jarek Borek, jeden z najlepszych perkusistów na Dolnym Śląsku. Jest tam po prostu wiele elementów zawartych z innych gatunków na pewno, ale na pewno nie można powiedzieć, że to jest zespół jazzowy, ani stricte bluesowy. Generalnie jest to zespół rockowy. Paweł, bardzo dobry basista, uważam, jest chyba najlepszy w Bolesławcu. Nazywam się Mikołaj Kopernik. Swoją grą na basie zrewolucjonizowałem wszechświat. Dzięki temu słońce zaczęło krążyć wokół Ziemi.
i przyglądać mi się baczniej. No, wtedy właśnie docenili to koledzy. Krzysztof, klawiszowiec, jeden z najmłodszych członków zespołu, ale bardzo dobry muzyk. No to jest taki wspaniały zespół, wspaniały, tak mi się wydaje, mniej więcej wspaniały. Jest cudowny wokalista, czy tak mi się wydaje. I wokalista Andrzej Grabowski, którego uważam też za dobrego człowieka i w ogóle muzyka. Spróbujemy powalczyć, zobaczyć, czy uda nam się coś zdziałać na tym rynku tutaj. Nie mówię już tylko o Bolesławcu, być może będą jakieś szersze wody, zobaczymy. Trzeba kręcić na materiał. Będę zdradzał tajemnicę. Kręcę teraz, co? Surowiznę, tak? Surowiznę. Ile? 600-700 euro. Może na normalny ładny. Ty, może się nazwiemy Wandera? Może Wandera? Wandera? No, ale jestem zadowolony. Nawet muszę przyznać, wystąpiliśmy na festiwalu jazzowym w Görlitz, gdzie odnieśliśmy sukces. Później byliśmy zapraszani tam przez jeszcze prawie 3 miesiące. Porozmawialiśmy trochę. Ja wspomniałem też, że mam swój zespół. Zaprosili nas, zagraliśmy. Okazało się, że jest bomba. Wszystko. Nie dość, że mam wspaniałych muzyków, to jeszcze nie ma jakiejś takiej sytuacji, że ktoś mi zabrania cokolwiek innego stworzyć. Na przykład, czy trzeba mówić, że to nie, tego nie robimy, bo to jest na przykład, my tego nie lubimy, czy albo nie chcemy, żeby w ten sposób zagrać. Tutaj jest bardzo szeroka gama dźwięków muzycznych i kompozycji, także tutaj każdy właściwie mój pomysł muzyczny mogę w tym nowym zespole zrealizować. Jak to będzie, czy będzie się na przykład wszystkim podobać? No zobaczymy w przyszłości. Trzeba po prostu popracować. Od jakiegoś czasu, od dosyć długiego czasu chciałem grać wszystko. Zawsze wszystko. I taki perkusista jak na przykład Steve Gadd, który jest bardzo wszechstronnym muzykiem, zawsze mnie imponował. I tacy perkusiści, którzy grali wszystko i najlepiej oczywiście, no o to też chodzi, zawsze mi bardzo imponowali. I chciałbym jakiś tam procent ich umiejętności osiągnąć po prostu. Come on!
Nie zaprzestałem działać i tworzyć muzycznie, a tym bardziej otworzyłem właśnie tą pracownię autorską muzyczną, której jestem bardzo zadowolony, mam mnóstwo chętnych. Muszę się tutaj pochwalić, że spotkanie, które zorganizowałem 26 marca bieżącego roku, akurat mnie, bardzo mnie tutaj, że tak się wyrażę, usatysfakcjonowało to spotkanie, bo muszę się pochwalić, mam 12 uczniów tygodniowo i 5 zespołów tygodniowo, także naprawdę mam tutaj już full pracy na dzień dobry. Tak, także okazuje się, że temu miastu jest potrzebna taka pracownia autorska muzyczna. Jarek, podpowiedz mi. Tutaj. Dobrze. Tak będzie ci słon. A dlaczego, Adrian? Wiesz dlaczego? Dobrze, wystarczy. Ja traktuję tą swoją teraz autorską pracownię muzyczną, tą szkołę gitary. Oczywiście, że to jest właściwie taka pedagogiczna sprawa, jak tutaj zasugerowałaś, tylko że ją kreuję, czy po prostu wytyczam ją swoim doświadczeniem życiowym. I wiem tylko, wiem tyle, że wszystkie swoje, zawsze szedłem na całość w tym graniu tej, dla siebie nawet muzyki. Wiedziałem, że coś trzeba zdobyć, muszę się postarać, muszę zrobić to sam, nikt za mnie tego nie zrobi. Muszę dobić do końca, do samego dna, żeby się wszystkiego dowiedzieć, czy wszystko zagrać, czy to potrafić, te rzeczy zrobić. Także oddam wam całą muzyczną duszę, jeśli tego chcecie. Myślę, że idę na całość. Jeżeli spotykam się z uczniami, których uczę grać, a przecież jestem jeszcze młodym człowiekiem, pamiętam jak ja zaczynam, jak oni. Także staram się znaleźć u nich to wnętrze, sposób czucia tej muzyki właśnie przez duszę, przez serce, żeby nie uczyli się pewnych schematów gitarowych, czy tylko takiego powierzchownego grania na instrumencie, tylko żeby zaczęli go czuć, żyć z tą muzyką, tak jak mnie tego nauczono, jak ja to poczułem. Swoją żonę poznałem w wieku 17 lat i zawsze wiedziała o mnie, że jestem chłopak z gitarą, także tu nie była taka sytuacja, że nagle, kurczę, pojawiła się jakaś gitara i żona mówi, co ona w ogóle w domu robi na przykład, nie? Albo gdzie ty znowu wychodzisz, albo gdzie ty znowu jedziesz, nie? Mam dwóch synów. Co mogę powiedzieć na ten temat? Słuchajcie, kurczę, tak żyją tatą, że szok. W ogóle mają, otwierając to studio tutaj, tą pracownię autorską, wyobraźcie sobie, że oni w domu mają taką samą, mają takie same plakaty. Co dalej? Mają taki sam image w ogóle tej pracowni. Pewnie, że jest zrobiony on na zasadzie jakichś pudełek, bo przecież nie mają takiego samego sprzętu, bo przecież nie byłoby mnie stać. Ale w 50% mają bardzo podobnie, nawet muszę wam tutaj się przyznać, że 19 kwietnia robią otwarcie, też w podobny sposób jak ja otwieram. Już rozdawali zaproszenia. Także żyją strasznie tatą. Ja się czasami nawet śmieję, bo mówię no chłopaki, słuchajcie, poczekam jeszcze parę lat i stworzymy rodzinny zespół, nie? A oni się śmieją, oni mówią, jak to będzie śpiewał, że mama, nie? No to już w ogóle padają ze śmiechu, mówię, jak mama nie umie śpiewać, nie? Na przykład. Także tutaj jest taka sytuacja, że czasami tam z mamy rwiemy troszeczkę boki. Mama się śmieje, mówi, że jeszcze nam pokaże. Ten świat, lecz gdy w robocie skazali drzwi, miłość ją szlajcie.
przyjaciół niewielu, ale prawdziwych, ale dużo mam ludzi przyjaznych sobie, naprawdę mnóstwo. Wojtek ma w ogóle z wozu, nie? Bo ja znam jego największą tajemnicę, którą teraz wypowiem. Proszę Państwa, on jest emigrantem z Tokio. Wojciech, szaj, daj! Mam być miły czy szczery? No, super człowiek. No, znamy się już troszkę i w ogóle świetnie, że możemy w tej chwili grać, działać razem. Jest okej. Okay. Pamiętam go z Bluesa nad Bobrem i jakiś tam był jam session, to był pierwszy albo drugi Blues nad Bobrem. I tam żeśmy troszkę zagrali. Pamiętam, że tak... Aż tak bardzo rytmicznie zagrał na tej gitarze, to mi się tak spodobało. No, bardzo fajny człowiek. Tak powiem tyle, że wszyscy inni milczą w tej chwili. Znaczy nie słyszą, no tak, no w porządku. Przede wszystkim, no dzięki niemu nauczyłem się trochę. Wiem, co potrafię, ale myślę, że kurczę do przodu muzycznie. Koniec reportaż o artyście z innej dziedziny. Michał Twert, artysta, malarz i pedagog. Także zatytułowałem tę wystawę, bo pomyślałem sobie, że kolor, którym operuje młodzież, właściwie jest im jakiś taki bliski. A dzień dobry, to mówimy osobom, które są raczej znani, bliscy. I wydawało mi się, że młodzież, która prezentuje tu swoje prace na korytarzu, akurat nie z tym kolorem jest blisko. I chyba dlatego taki tytuł zaproponowałem w tej wystawie. Prace są młodzieży klas drugich i trzecich, szczególnie drugiej B, jeżeli tak już mogę nazwać, i trzeciej C. Większość prac jest z drugiej B. Wracając do koloru, czy to jest nawiązanie do technik, które są ulubione właśnie przez młodzież? Jakie techniki są przez nich ulubione? Myślę, że po prostu w technikach to im zostawiam swobodę, ale najbardziej klasy sobie upodobały właśnie technikę pasteli i dużo prac właśnie jest robione w tej technice, może dlatego, że nie wymagają już dodatkowych przedmiotów, pędzli, naczyń, wody.
A poza tym daje możliwości troszeczkę inne, chociaż od czasu do czasu sugeruję, że po prostu tą technikę sobie zmieniali, bo po prostu można wpaść w jakąś rutynę. Natomiast obrazki, które tutaj tu pokazuję na korytarzu, myślę, że są raczej większość abstrakcyjnych prac, może dlatego, że z umiejętnością doskonalenia rysunku jest sprawa dosyć taka długa. Natomiast tu zakładam, żeby młodzież raczej jakoś proponowała, jakieś pomysły swoje wyszukiwała na zadany temat i kolor. I chyba te dwie rzeczy, pomysł i kolor chyba jest. Jakoś chyba najbardziej tutaj cenię sobie w tej szkole. Jakie są bardzo, bardzo duże, rozległa tematyka. Najbardziej lubię malować martwą naturę, ponieważ nie stwarza ona tak zbyt dużych komplikacji. No, gorzej jest z malowaniem abstrakcji, tutaj właśnie koleżanka zademonstrowała swój talent. No i tutaj jest tematyka, musimy uruchomić swoją wyobraźnię, a dlatego wolę malować martwą naturę. Najczęściej rysuję na podstawie prac innych artystów, na przykład Michała Anioła. Najbardziej lubię rysować ołówkiem, kredkami. Wychowywać artystów. No niekoniecznie, bo mogą się tacy zdarzyć, ale ludzi, którzy inaczej gdzieś tam w życiu spojrzą na pewne rzeczy. Myślę, że po prostu te prace, które tu regularnie wystawiamy na korytarzu i jeszcze prace, które są oprawiane na dolnym parterze i pierwszym piętrze, po prostu chyba ten bliski kontakt z pracami jest po prostu jakimś takim spotkaniem się i po prostu wyrabianiem swojego gustu. Że na pewno nie wyrabiam artystów, ale poprzez ćwiczenia praktyczne, które tu młodzież robi, uczę jakiegoś takiego zrozumienia. Może w przyszłości oni będą inaczej patrzeć na kolor, na kompozycję i może niektórych to zachęci do zajęcia się jakoś albo z przyszłości z pracą twórczą, albo nawet gromadzeniem jakichś prac u siebie w mieszkaniu. Zawsze powtarzam, jeżeli wasi rodzice nie zaczęli gromadzić obrazów, to wy możecie to zacząć piersi. Jeżeli wasi rodzice nie kupują żadnych książek, to wy też możecie to zacząć gromadzić, a wasze następne dzieci będą po prostu miały już oparcie, że coś takiego można gromadzić. A na pewno to są dobre przykłady. Jest pan dla mnie dowodem na to, że niekoniecznie trzeba po macoszemu traktować ten przedmiot w szkole. Czy jest tak traktowany? Myślę, że po prostu znaczna część młodzieży traktuje go serio. To chyba jest widoczne w pracach, gdzie może nie mówię o rywalizacji między młodzieżą, ale po prostu jakoś takie ambicje, że chce coś zrobić dobre. Tym bardziej, że ładne prace, czy ciekawe prace, oryginalne prace w ostatnim okresie czasu wieszam pod szkło i ozdobią nasze korytarze. Regularnie wystawiam pracę tu na korytarzu, gdzie nie tylko młodzież chodzi, widzą nauczyciele, przychodzą rodzice i myślę, że to odnosi swój jakiś skutek
pozytywny. Natomiast prace gromadzone tylko do teczek, czy oddawanie młodzieży, po prostu jest taką sztuką dla sztuki. A to chyba jest może nie najciekawsza sprawa. A na tych lekcjach przede wszystkim skupiamy się na doborze kolorów, barw. Także pan profesor robi nam sprawdziany, z których to no, wynikają nasze wiadomości. Czasami nie są one zadowalające. Właśnie uczymy się tej wrażliwości, uczymy się spoglądać na środowisko. Pan Twert mówi, że nie będziemy umieć malować, nie będziemy umieli się ubrać, nie będziemy umieli później swojego mieszkania wyposażyć, pokoju, firanek nawet zawiesić. Po prostu, żeby mieć takie ogólne pojęcie, jak co, gdzie, czy pasuje do siebie. To ma później odzwierciedlenie właśnie w przyszłym życiu. Artystą, jest pan pedagogiem i jeszcze mecenasem sztuki, jak się okazuje. Czy jesienne spotkania z barwą, bo to cykl wernisaży, będą kontynuowane? Chciałbym, żeby one były kontynuowane, bo jest po prostu, tu już od chyba już 90 roku, pierwszy chyba taki pomysł wpadł mi do głowy, żeby zorganizować takie spotkanie z nauczycielami i udało się, a później już rok co roku właściwie próbowałem kontynuować te spotkania. Zawsze to się odbywają jakoś jakby z okazji Dnia Nauczyciela, ale to tak gdzieś jest tydzień po około 20 października zawsze próbuję właściwie pokazać. Myślę, że to jest i dla szkoły jakoś taka przyjemna sprawa. Dla mnie to też jest jakaś taka przyjemność, że mogę pokazać pracę innych, nie tylko młodzieży, ale i dorosłych osób. I mi się wydaje, że to jest takie dosyć przyjemne. Czy będę kontynuował? Chciałbym, mówię. Nie jest to takie po prostu łatwe, tym bardziej, że jestem zdany na własne siły i możliwości. Jeżeli będę się mocno kręcił koło tych spraw, to może coś się uda. A jeżeli po prostu zabraknie po prostu czasami chętnych, to no, ale myślę, że jeszcze w przyszłym roku spróbuję to pokazać. Artystą, może aż takim artystą to człowiek nie jest, tym bardziej, że jest bardziej nauczycielem niż artystą, a maluję osobiście, to może maluję oczywiście, że maluję regularnie, mam jakieś tam osiągnięcia, regularnie spotykamy się na plenerach ogólnopolskich w Przytoku koło Zielonej Góry, gdzie się gromadzą różni nauczyciele, nie tylko nauczyciele z różnych wszystkich stron Polski, bo i Tarnów jest, i Szczecin jest, i Kraków jest, i Ostrołęka. Także właściwie wszystkich stron Polski ludzie się tam gromadzą. Warunki są na pewno dobre i można się po prostu zaprezentować.